Komentarz do trzeciego listu Jana autorstwa Hamiltona Smitha. O tym, jak przyjmować prawdziwe sługi Boże. W trzecim liście apostoł Jan zachęca nas do przyjmowania i wspierania tych, którzy podróżują wśród ludu pańskiego w celu głoszenia Ewangelii i wykładania prawdy. Apostoł przedstawia nam trzy zupełnie odmienne osoby i charaktery: Gajusa, Diotrefesa i Demetriusza. Dzięki temu daje nam godny uwagi wgląd w krąg społeczności chrześcijańskiej tamtych dni. Ten obraz wczesnego chrześcijaństwa pokazuje nam, że już nawet w owych wczesnych dniach istnienia Kościoła Bożego na ziemi wierzący zmagali się z tymi samymi trudnościami, z którymi dzisiaj mają do czynienia chrześcijanie, pragnący w tych ostatnich dniach czasu łaski kroczyć w prawdzie. Wersety od 1 do 4. Starszy do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności twojej, że ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. W umiłowanym Gajusie rozpoznajemy wierzącego o duchowym usposobieniu, zainteresowanego powodzeniem i sprawami ludu Bożego. W kilku krótkich słowach apostoł szkicuje piękne chrześcijańskie cnoty, które wyróżniały tego brata. Po pierwsze, był to wierzący, dobrze pouczony w prawdzie, gdyż apostoł może napisać o jego prawdzie. W Biblii Warszawskiej w miejscu tym znajdujemy wyrażenie rzetelności twojej. Biblia Gdańska mówi o prawdzie twojej. Angielskie tłumaczenia mówią nawet o prawdzie, która jest w tobie. Prawda posiadała stałe miejsce w jego sercu, to znaczy Demetriusza. Co więcej, sprawa ta była wiadoma nie z powodu tego jego chełpliwego obnoszenia się z miłością do prawdy, lecz przez świadectwo znających go braci. Po drugie, Gajus nie tylko posiadał prawdę, ale również złożył tego dowód przez kroczenie w prawdzie. Jego praktyczne życie było zgodne z prawdą, którą wyznawał. Czy może być większa radość dla sługi Pana, jak świadomość, że ci, którzy otrzymali błogosławieństwo przez prawdę, którą im głosił, postępują zgodnie z nią? Radość ta wypełniła serce apostoła, gdy usłyszał od innych o Gajusie, swym dziecku w wierze. We wierze. Werset 5. Trzeciego listu Jana. Umiłowany. Wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom. Po trzecie, Gajus, który posiadał prawdę i chodził w niej, wiernie obchodził się z braćmi oraz obcymi przybyszami, którzy poświęcili swoje życie całkowicie w służbie dla Pana. Wersety od 6 do 7 trzeciego listu Jana. Którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości Twojej i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. Po czwarte, Gajus wyróżniał się nie tylko wiernością, ale i miłością.
można być wiernym, ale nie domagać w miłości lub w usilnym staraniu okazywania miłości zaniedbać kwestię wierności prawdzie. W przypadku Gajusa wierność i miłość stanowiły harmonijną jedność. Co więcej, zauważamy po raz kolejny, że jego miłość, podobnie jak jego postępowanie, nie była rozsławiana przez niego samego, lecz poświadczona przez innych. Po piąte, Gajus najwidoczniej dysponował znaczniejszym majątkiem. Postąpił dobrze, używając go, by wesprzeć znajdujących się w podróży braci, którzy jako wędrowni kaznodzieje wyszli dla imienia Chrystusa i zdali się całkowicie na Boga i Jego pomoc. Werset 8 trzeciego listu Jana. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechniania prawdy. Werset 8 trzeciego listu Jana. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Po szóste, Gajus nie tylko pomagał wierzącym w ich podróżach, lecz wraz z innymi podejmował ich w swoich domach i przyjmował do zgromadzenia. Po szóste, Gajus nie tylko pomagał wierzącym w ich podróżach, lecz tak jak inni, podejmował ich w swoim domu i przyjmował do zgromadzenia. Jeżeli Gajus jest rzeczywiście tym, o którym apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian jako o swoim gospodarzu, to we wcześniejszych dniach gościł nawet apostoła Pawła. Rzymian 16:23. Pozdrawia was Gajus, gospodarz mój i całego zboru. Pozdrawia was Erast, skarbnik miejski i brat Kwartus. Po siódme, przez swoją praktyczną miłość Gajus wraz z innymi, którzy postępowali podobnie jak on, stał się współpracownikiem w dziele rozpowszechniania prawdy. Nie czytamy tu o niczym, co wskazywałoby na to, że Gajus był obdarowanym nauczycielem czy ewangelistą. Niemniej jednak spełniał duchowe wymogi, bez których dar na nic się nie zda, a których posiadanie gwarantuje wysokie miejsce w dniu, który dziś jeszcze należy do przyszłości. Jawi nam się jako uniżony, życzliwy i oddany wierzący. Miłował prawdę, chodził w niej i w swoim postępowaniu wyróżniał się wiernością i miłością. Okazywał pomoc i gościnność wierzącym, znajdującym się w podróżach, oraz przyjmował ich do zgromadzenia. Przez to wszystko przyczyniał się do rozpowszechniania prawdy. Nic dziwnego, że apostoł nazywa go umiłowanym Gajusem, gdyż wszystko w Gajusie było skłonne wzbudzić miłość w sercach wierzących. Kto z nas nie chciałby być taki jak Gajus? Wersety od 9 do 10 trzeciego listu Jana. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę,
nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki Jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadowalając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. O ile w Gajusie mamy miły przykład wierzącego, poddającego się prawdzie, w Diotrefesie znajdujemy poważne ostrzeżenie przed drogą, na której całe chrześcijańskie życie może zostać zeszpecone i zniszczone przez nieosądzoną próżność ciała. Nie ma powodu, żeby przypuszczać, że Diotrefes nie był chrześcijaninem. Najprawdopodobniej niewątpliwie był jednym z wiodących braci w zgromadzeniu, więc najprawdopodobniej był obdarowanym wierzącym. Niemniej jednak jego wizerunek psuło zamiłowanie do odgrywania znaczącej roli i zajmowania pierwszego miejsca. Kierował się próżną chwałą, przed którą ostrzega nas inny apostoł, pisząc: nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. Galacjan 5 rozdział 26 werset. Gdzie indziej ten sam apostoł napominał: nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Filipian 2 rozdział 3 werset. Kierowany swą próżnością Diotrefes lubił zajmować w zgromadzeniu pierwsze miejsce. To przekonanie o swojej własnej wartości, żeby nie powiedzieć wyższości, sprawiło, że był zazdrosny wobec innych. Zazdrość ta przejawiała się w złośliwych słowach. Gdy okazały się one nie dość skutecznym środkiem do wyeliminowania tych, których postrzegał jako zagrożenie dla swojej pozycji, posunął się nawet do gwałtowności, nie tylko nie pozwalając na przyjmowanie sług Pana, ale także wyrzucając ze zgromadzenia tych, którzy ich przyjmowali. Dobrze jest, abyśmy wzięli sobie do serca przykład Diotrefesa i dali się ostrzec, gdyż ciało jest w nas wciąż jeszcze obecne, a z natury wszyscy posiadamy wysokie wyobrażenie o sobie samych. Jeżeli tego nie osądzimy, będziemy lekceważyli chwałę Pana, dobro ludu Bożego i rozpowszechnianie prawdy. Oślepieni nieosądzoną próżnością możemy łatwo zapomnieć o wszystkim, co przystoi w życiu chrześcijanina, i kierowani zazdrością pozwolić sobie na złośliwe słowa i gwałtowne, niepohamowane zachowanie. Werset 11. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Po przedstawieniu nam tych dwóch zupełnie różnych charakterów, Gajusa, odzwierciedlającego cnoty Chrystusa, i Diotrefesa, przejawiającego upokarzające cechy ciała, apostoł napomina nas, abyśmy odrzucili zło i podążali za dobrem. W ten sposób złożymy dowód, że posiadamy naturę z Boga, zamiast dawać popis znajdującego się w nas ciała, które nie widziało Boga. Werset 12 do 15 trzeciego listu Jana. Demetriuszowi wystawili wszyscy, nawet sama prawda, dobre świadectwo. My również wystawiamy, a wszak wiesz, że świadectwo nasze jest prawdziwe. Miałbym ci wiele do napisania, lecz nie chcę pisać atramentem i piórem. Spodziewam się, że cię niebawem zobaczę i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój z tobą. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów imiennie przyjaciół. Na sam koniec apostoł przedstawia Demetriusza, wierzącego, który był dobrze znany wszystkim. Możemy zatem przypuszczać, że był jednym z tych obdarowanych sług,
który podróżował pośród wszystkich, to jest członków ludu Bożego, usługując słowem. Demetriusz przejawiał trzy szczególne cechy, o które zabiegać powinien każdy sługa pański. Po pierwsze, posiadał dobre świadectwo u wszystkich. Nie ulega więc wątpliwości, że nie był to próżny, pewny siebie człowiek, szukający wszędzie pierwszeństwa i przodującej pozycji, ani złośliwy plotkarz, obmawiający innych. Gdyby był taki, nie posiadałby dobrej opinii u wszystkich. Co więcej, życie Demetriusza było w tak dalekiej mierze odzwierciedleniem prawdy, że i sama prawda składała o nim dobre świadectwo. Gdyby było inaczej, prawda potępiałaby go i jego postępowanie. Ponadto, jako ktoś, kto postępował zgodnie z przykładem i nauką apostołów, otrzymał również od nich świadectwo o swojej prawości, nienaganności i oddaniu. Jak to dobrze, gdy słudzy pańscy, którzy odwiedzają zgromadzenia w celu usługiwania słowem, baczą na swoje słowa, postępowanie i ścieżki. Jak miło, gdy posiadają dobre świadectwo od wszystkich, są żywym odzwierciedleniem prawdy, której nauczają i orientują swoje życie według nauki i praktyki apostołów. Obyśmy zatem przejawiali uniżoność i duchowe usposobienie Gajusa, dali się ostrzec smutnym przykładem Diotrefesa i żyli w taki sposób, abyśmy, jak Demetriusz, mogli mieć dobre świadectwo u wszystkich.